Gościem ŁKS TV jest dzisiaj Tomasz Wieszczycki, zawodnik, którego bramka przesądziła o ostatnim jak na razie Mistrzostwie Polski dla Łódzkiego Klubu Sportowego. Tomasz Wieszczycki dzisiaj komentator stacji Kanał Plus. Panie Tomku, z jakimi uczuciami mija pan tutaj zawsze bramę stadionu przy Alei Unii? No zawsze z wielkim sentymentem, ponieważ no tutaj większą część swojego życia mieszkałem. Urodziłem się kilkaset metrów obok stadionu, także no spędziłem tutaj całe moje dzieciństwo wokół stadionu, więc no z dużą przyjemnością wraca się do domu jak wszyscy, także tutaj w moim przypadku jest tak samo. Przed chwilą tu oglądał pan postępy przy rozbudowie stadionu. Jakie wrażenia? No szczerze mówiąc, jestem pod wielkim wrażeniem tego tutaj, jak to wszystko szybko powstaje, bo wiemy, że z tymi budowami to bywa różnie. Pamiętam, jak tutaj halę obok budowali, to ile lat to trwało, ile tutaj przepłacili za tą halę. A jednak tutaj ze stadionu chyba wszystko idzie zgodnie z planem, a nawet z tego, co słyszałem, to trochę nawet szybciej. Więc no miło jest, jak patrzę na te trybuny, jak one tak będą równe dookoła, będzie taki kocioł. Myślę, że piłkarzom się będzie przyjemnie grało, jeszcze ta atmosfera na pewno będzie gorąca. Mam nadzieję, że tutaj uda się ten stadion zapełnić, że tutaj fanatycy, kibice ŁKS-u przyjdą i będą swój klub dopingować, bo to tylko zwiększy jakość, atmosferę i po prostu będzie przyjemnie tutaj przyjść. No, zresztą mnie to zawsze było przyjemnie przychodzić, ale jak już ten stadion będzie cały zamknięty, to no myślę, że będzie super. Za ligowym graniem stęsknili się główni bohaterowie, zawodnicy, trenerzy, ale pewnie też komentatorzy. No powiem szczerze, że tak, bo jednak tej piłki trochę mi brakuje. No całe życie człowiek przy tej piłce jest, a tu nagle ciach, wszystko ucięli nam. Ta pandemia niestety pokrzyżowała plany nie tylko piłkarzom, ale wszystkim ludziom. No ale powoli będziemy wracać i to jest najlepsze, że jednak się udaje jakby ten sezon dokończyć. Mimo wszystko warunki, no umówmy się, no nie będą fajne, no bo jednak tej publiczności nie będzie, a gra się przede wszystkim dla kibiców. Tą atmosferę będzie trzeba u nas w stacji Kanał Plus zrobić sztucznie trochę, ale myślę, że dla odbioru telewizyjnego będzie to dobre, jeżeli ten podkład meczowy będzie w telewizji słychać. No ale jednak na dłuższą metę to tak być nie będzie. No, nie powinno być i chyba nie ma takiej przyszłości, żeby nagle to przenieść wszystko do telewizji i bez tych kibiców i emocji na żywo. To nie będzie miało sensu. Myślę, że no, czekamy z niecierpliwością, aż to po prostu wróci. No, miejmy nadzieję, że od nowego sezonu już uda się, choć niektórzy twierdzą, że może to potrwa rok, może do końca roku tylko. No, ale jestem optymistą i liczę na to, że już nowy sezon będzie rozpoczęty z kibicami i znowu się będziemy w normalny sposób, ten tradycyjny, emocjonowali spotkaniami. Teraz w obliczu pandemii musiał się pan zmierzyć z nowym wyzwaniem zawodowym, komentując mecze zawodników Ekstraklasy w gry komputerowe. Jak poszło? No tak. To dosyć taka no, trudna sytuacja dla mnie, bo powiem szczerze, no, mój PESEL też wskazuje na to, że no, nie jestem zbyt młody, więc raczej to młodzi piłkarze, młodzi ludzie sobie grają na grach komputerowych. No ja jakby się uczyłem tego od początku, jak te mecze zacząłem komentować. No ale fajna rywalizacja, bo widzę, że zaangażowanie piłkarzy było duże w tych rozgrywkach, także to też jakieś kolejne doświadczenie. No i nie było tego grania takiego prawdziwego, no to trzeba było się innymi rozgrywkami emocjonować i powiem szczerze, się wciągnąłem w to i było nawet bardzo przyjemnie. Wszyscy podkreślają fakt, że zawodnicy nie będą mogli liczyć na wsparcie trybun w tych najbliższych meczach, że będzie im się trudniej grało, czy trudniej się też komentuje mecze, kiedy panuje cisza na trybunach? Powiem szczerze, że to jest tragiczna sytuacja dla komentatorów, bo no, piłka nożna zawsze niosła za sobą emocje, trybun, atmosferę. To wpływało na emocje też komentatorów, nie mówiąc już o samych piłkarzach, którzy no, bez tego też się troszkę będą inaczej czuć. Tej motywacji może im trochę zabraknąć, choć myślę, że na tym już będą w klubach pracowali odpowiednio, żeby mentalnie się przygotowywać do tych spotkań w odpowiedni sposób, żeby nie było tej dekoncentracji, ale dla komentatora to jest bardzo trudna sytuacja. Te jeszcze dźwięki krzyczących do siebie piłkarzy, no przypomina to trochę te sparingi, które tak naprawdę piłkarze rozgrywają, ale no nic, trzeba będzie w takiej sytuacji jakoś spróbować. No, zobaczymy, komu to pomoże, tak? Bo może będą drużyny, którym łatwiej się będzie grało.
bo jednak tego stresu nie będą odczuwały w ten sposób, bo to jakieś emocje u piłkarzy jest. Ja pamiętam, jak byłem młodym piłkarzem, to tutaj grając przyjaciele, a u nich to się bardzo denerwowałem, że obserwują mnie znajomi, najbliżsi i miałem z tym związany stres. Powiem szczerze, że chodziłem nawet do psychologa, a łatwiej mi się grało na wyjeździe, gdy tych moich znajomych, kibiców moich nie było na boisku. Także no, w końcu sobie z tym poradziłem, ale na pewno jest to... Jest to sytuacja trudna, tak? Dla niektórych może być bardzo trudna, dla niektórych łatwiejsza, bo właśnie tego stresu nie będą odczuwać i może większe umiejętności pokażą tak zwani wypłyną piłkarze treningowi, którzy na treningach błyszczą, a gdy przychodzi mecz, pełny stadion, to się wtedy stresują i im nie wychodzi. Więc no zobaczymy, może to będzie ta końcówka sezonu z piłkarzami, którzy nagle pokażą, że potrafią naprawdę dobrze grać w piłkę. Kibice ŁKS-u w tej końcówce sezonu będą reprezentowani na trybunach poprzez swoje awatary. Pan jako ŁKS-iar także nie wahał się, aby przyłączyć się do tej akcji. Tak. No myślę, że ta akcja jest bardzo fajna. Myślę, że w dobie tego koronawirusa i pandemii, gdy ci kibice naprawdę przyjść nie mogą na stadion, to takie ich postacie to są oczywiście taka symbolika tego wszystkiego, ale to też dodaje, myślę, wiary piłkarzom, że nie są sami, prawda? Że jednak są kibice bez względu na sytuację związani z klubem na zawsze i po prostu oni te swoje postacie też będą mieli na swoich miejscach na stadionie. Także to jest fajna rzecz dla kibiców, wiążąca, integrująca środowisko, ale też mobilizująca dla piłkarzy, że mimo wszystko, chociaż te awatary, no, ale no, w takich czasach żyjemy, no, co zrobić, że tylko te awatary, ale miejmy nadzieję, że to się w końcu zmieni i ta garstka kibiców, bo się już mówi o tym, że być może do 999 kibiców będzie mogło ewentualnie w dalszej części sezonu być na stadionie, no zobaczymy, jak te obostrzenia będą zmniejszane, ale ja uważam, że ta akcja jest fajna i dlatego się do tej akcji z tymi awatarami na stadionie przyłączyłem. Czego możemy się Pana zdaniem spodziewać po tym najbliższym meczu ŁKS Górnik? Czego Pan się spodziewa po tym meczu? Czy to będzie, tak jak niektórzy wieszczą, loteria ze względu na tą przerwę? Czy można jakieś założenia robić? No myślę, że ciężko przewidzieć tak naprawdę, jak pracowały zespoły. Bo nie było kontaktu, zawodnicy też w pierwszej fazie mieli kontaktu ze sobą. No więc będzie to jakaś loteria w jakiś sposób, nowe otoczenie, nowa sytuacja dla wszystkich, więc zobaczymy, jak sobie piłkarze poradzą. Co do umiejętności, to myślę, że ŁKS pokazał, że już na wiosnę był innym zespołem, tak, nie dającym sobie tyle strzelać goli. No może ta skuteczność jeszcze w ataku też nie była najlepsza, ale wydaje mi się, że troszkę lepiej ten ŁKS wyglądał. No ale w ogóle też się zmienił trener, tak, już teraz... Tyle tych sytuacji zmiennych i teraz mi się przypomniało, że oczywiście jest nowy sztab szkoleniowy. No zobaczymy, no może Wojciech Stawowa akurat w piłkarze ŁKS-u da jakiś taki bardzo pozytywny impuls, bo nie ma co ukrywać, sytuacja jest bardzo trudna, no i sporo meczów trzeba wygrać, więc no zobaczymy. I trzeba to zacząć od pierwszego meczu, bo musi być ten pierwszy taki impuls, który da piłkarzom takiego kopa na dalsze mecze, bo mecze niedługo będą co 3 dni, także to ten początek, start, no nie powiem w nowy sezon, ale to tak wygląda, jakby nowy sezon, stary, nowy, który będzie w tym momencie dokańczany, także no ciężko mi przewidzieć wynik, ale na pewno z punktu widzenia ŁKS-u to potrzeba 3 punktów i myślę, że to jest najważniejszy cel w tym wszystkim. Co Pan jako starszy kolega doradziłby zawodnikom, którzy teraz będą walczyć o zachowanie ekstraklasy tutaj dla Łodzi, dla ŁKS-u? No, myślę, że grałem już w ŁKS-ie o utrzymanie, także z tak zwanym nożem na gardle. No, w tak trudnej sytuacji jeszcze nie byłem, że ta strata była tak duża i ta liczba meczów też nie została już nie wiadomo jaka, żeby ewentualnie tak... dosyć łatwo można było to ratować, ale dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, więc muszą po prostu walczyć od pierwszego meczu do ostatniego. Tutaj na pewno kibice zawsze to docenią. Zresztą doceniali to, nawet jak ŁKS to przegrywał, to było słychać, że było wsparcie z trybun, doceniali tą walkę, tą chęć wygrywania, dania z siebie wszystkiego, bo można być gorszym, prawda, ale ambicji komuś nie można powiedzieć, to jest podstawa, więc no po prostu muszą gryźć trawy, jak to się popularnie mówi, i postarać się mimo wszystko, że nie jest łatwo no, uratować tą ekstraklasę. No i zobaczymy, jak sobie z tym poradzą, bo na pewno stres, krótki okres czasu, mecze co 3 dni,
mogą wkraść się kontuzje, kartki, no ale ta przerwa, myślę, trochę też pozwoliła nowemu trenerowi, tak, jakby trochę inaczej spojrzeć, więc może inaczej przestawi zespół, może będzie bardziej skuteczny z przodu. No, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że po prostu trzeba walczyć i dać z siebie maksa i zobaczymy, jak to się uda. Jest jakiś piłkarz, na którego szczególnie pan liczy w tej końcówce sezonu? Ktoś, kto może być takim liderem, który pociągnie tą drużynę do osiągnięcia celu? No, wydaje mi się, że na pewno liczę na defensywę, tak? Bo tak to często jest, jak piłkarze wychodzą na mecz, panowie na zero z tyłu, a jak się uda, to na pewno coś wsadzimy, więc liczę tutaj na Arka Malarza, który robił Ligę Mistrzów dla Legii Warszawa i że tutaj nagle okaże się nie do przejścia taką ścianą. No i cała defensywa, tak, żeby to nie było tak łatwo stracone gole, jak to wyglądało w tamtym roku. No, z przodu, no to mam nadzieję, że coś uda się strzelić, tak, żeby jednak te trzy punkty w meczach wpadały. No, łatwo nie będzie, jak wiemy, bo rywalizacja jest duża, wszyscy wiedzą, o jaką stawkę jest walka. Strata punktowa jest, ale tak jak mówię, to jest jakby nowe otwarcie w tym wszystkim. To naprawdę być może to trzeba z siebie wyrzucić to, co się wydarzyło wcześniej i zacząć jakby z białą kartką, choć wiadomo, że jak jest w rzeczywistości, że na papierze to wygląda słabo w tabeli, ale zacząć to jakby to był nowy sezon, a później z perspektywy czasu spojrzeć, czy się zrobiło wszystko i dało siebie maksa. I skupiać się na każdym kolejnym najbliższym meczu, nie wybiegać w przyszłość, nie liczyć, nie analizować. No ja myślę, że ten start jest najważniejszy. Tutaj ten mecz z Górnikiem i kolejny następny mecz, bo później już wtedy 3-6 punktów zrobionych przez ŁKS, zbliżenie się do tych ewentualnie drużyn, które też rywalizują o utrzymanie, no spowoduje też nerwowość w pewnych zespołach, więc no najbardziej tutaj bym się skupił na tym początku, bo później to już różnie może być. Ta runda finałowa, granie między zainteresowanymi samymi drużynami, więc tam też już będzie większe emocje, ale trzeba po tym starcie jednak się do nich jeszcze bardziej zbliżyć, tak? Żeby te różnice nie były tak jak w tym momencie kilkanaście punktów, tylko że załóżmy, żeby było 5, to by było najlepiej przed tą rundą finałową, to wszystko jeszcze będzie możliwe. Pamiętam, że to jeszcze na koniec pytanie niezwiązane z futbolem, jak sezon wędkarski w tych szczególnych warunkach, bo przecież słynie pan z tego, że każdą wolną chwilę wykorzystuje, aby gdzieś ruszyć na połów. Tak, no tego nie odpuszczam. Życie mam tak zaplanowane, że nie mogę się doczekać, kiedy pojadę sobie nad wodę. No oczywiście sezon rozpoczęty, niezłe szczupaki trafione, także no raczej się skupiam tylko na drapieżnikach, konkretnie na szczupakach, więc jak najbardziej wszystko dobrze funkcjonuje, także za tydzień też niedługo ruszam jeszcze po tej pierwszej kolejce, też sprawdzę jak biorą. Trzymamy w takim razie kciuki za udane połowy, trzymamy kciuki za pozostanie ŁKS-u w Ekstraklasie. Gościem ŁKS TV był Tomasz Wieszczycki, były zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego, a obecnie komentator, ekspert stacji Kanał Plus.